W siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach powstanie wkrótce Centrum Diagnostyki i Terapii Wad Postawy. Placówka obejmie 100 uczniów bezpłatną opieką, polegającą na wykryciu u nich problemów z wadami postawy i wdrożeniu indywidualnej rehabilitacji. Dzieci i młodzież będą diagnozowani w Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w swojej placówce w Starachowicach tworzy Centrum Diagnostyki i Terapii Wad Postawy. Partnerem projektu został Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w siedzibie którego zawarto wczoraj stosowne porozumienie o współpracy. Jak podkreśla prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jerzy Wątroba, prozdrowotna inicjatywa jest podyktowana troską o dzieci i młodzież, która szczególnie dziś zagrożona jest schorzeniami narządów ruchu. Niechęć młodzieży do ćwiczeń fizycznych, do zajmowania się sportem, do wysiłku fizycznego. To wszystko powoduje, mało tego, ciągłe siedzenie albo z tabletem, albo z telefonem w ręce, no nie zawsze pomaga do tej właściwej postawy fizycznej, jaką się powinno utrzymywać. Centrum otoczy opieką uczniów w wieku od 7 do 18 lat z trzech powiatów: Starachowickiego, Skarżyskiego i Ostrowieckiego. Wstępnie dzieci będą były selekcjonowane już przez pielęgniarki znajdujące się w szkołach. Następnie przyjeżdżają do nas, do Starachowic, gdzie będą badane przez specjalistów i w ramach tej przebadanej grupy 100 dzieci zostanie jak gdyby skierowane do Kielc, gdzie na specjalistycznym sprzęcie zostanie zdiagnozowane szczegółowo wady postawy. Wyselekcjonowana wstępnie grupa trafi na szczegółowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Będziemy mogli wykonywać badania, które są zapisane w tym porozumieniu. Czy będziemy mogli zajmować się diagnostyką zaburzeń postawy, następnie ewentualnie ustaleniem zasad postępowania po wykonaniu tej diagnostyki. Jest na wydziale pracownia posturologii. Pracownia jest bardzo dobrze wyposażona. Jest między innymi takie urządzenie, które się nazywa DIRS. Jest to niezwykle precyzyjne, nieinwazyjne urządzenie właśnie do badania postawy ciała dziecka, do diagnostyki. Więc w tej pracowni będą się odbywały te badania. Dzieci będą dowożone ze Starachowic. Przedmiotem szczególnej troski będzie leczenie skrzywień kręgosłupa. Te badania, one idą głównie w kierunku skoliozy. Oczywiście będziemy diagnozować te wady, jak my to określamy, w płaszczyźnie strzałkowej, a więc te plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie, ale one nie stanowią takiego zagrożenia dla zdrowia dziecka. I oczywiście też ich nie można lekceważyć i pomijać, więc ja będę pilnował, żeby te dzieci, które mają te wady, też były objęte rehabilitacją. Rehabilitacją zajmie się wspomniane Centrum Diagnostyki i Terapii Wad Postawy, które będzie się mieścić w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach przy ulicy Wojska Polskiego. Cała oferta jest bezpłatna. Uczestnicy będą za darmo dowożeni na diagnostykę, także do Kielc, oraz rehabilitowani. Rozpoczęcie programu planowane jest w czerwcu i potrwa rok. Inicjatorzy już myślą o jego kontynuacji. W tej chwili już mamy rehabilitację na fundusz, jako rehabilitację ambulatoryjną. Poszukujemy grantów i środków unijnych na zapewnienie rehabilitacji tych dzieci i wad postawy u tych dzieci.